Cześć. Dziś ponownie jesteśmy w Witoszowie Dolnym, w rodzinnym Muzeum Broni i Militariów prowadzonym przez Stanisława i Sławomira Gabrysiów. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie działo samobieżne, które do dzisiaj stanowi jeden z zasadniczych komponentów artyleryjskich polskich wojsk lądowych. To jedno z nielicznych dział samobieżnych, które miało zdolność forsowania przeszkód wodnych. Jak się już zapewne domyślacie, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie 2S1 Goździk. W 1965 roku w Głównym Zarządzie Rakietowym i Artylerii pojawiła się koncepcja zastąpienia dotychczas używanych bardzo szeroko dział pochodzących z czasów II wojny światowej nową rodziną samobieżnych pojazdów. Decyzją Rady Ministrów Związku Radzieckiego z lipca 1967 roku podjęto decyzję o opracowaniu takiej rodziny, a efektem tej decyzji było powstanie pojazdów 2S2 Fiolet, 2S3 Akacja, 2S4 Tulipan oraz bohatera dzisiejszego odcinka, czyli działa samobieżnego 2S1 Goździk. Nowe działo miało wejść na wyposażenie organicznych dywizjonów artylerii wchodzących w skład pułków czołgów czy pułków zmechanizowanych i tam zastąpić holowane haubice M30 oraz D30. Nowa samobieżna haubica miała być wyposażona w obrotową wieżę, co miało maksymalnie skrócić czas otwarcia ognia. Równocześnie miała mieć możliwość forsowania przeszkód wodnych oraz manewrowość, która gwarantowała utrzymanie kroku będącym w marszu albo w natarciu oddziałom pancernym lub jednostkom piechoty zmechanizowanej wyposażonym w nowoczesne bojowe wozy piechoty. Opracowaniem podwozia oraz integracją całego wozu miała zająć się charkowska fabryka traktorów. Natomiast uzbrojeniem OKB-9 z Uralmasz. Jako uzbrojenie zdecydowano się wybrać haubice D-30 kalibru 122 mm. Przygotowano trzy prototypy. Pierwszy osadzony był na podwozie obiektu 124, czyli zmodernizowanym i wydłużonym o jedną parę kół nośnym podwoziu działa samobieżnego SU-100P. Drugi osadzono na transporterze opancerzonym MTLB. A trzeci osadzono na wydłużonym o jedną parę kół jezdnych podwoziu bojowego wozu piechoty BMP-1. W efekcie pierwszych prób odrzucono pojazd oparty na obiekcie 124 jako zbyt ciężki, no i w związku z tym nie mógł on forsować przeszkód wodnych. Haubica osadzona na podwoziu MTLB okazała się być zbyt mało stabilna w trakcie strzelania. Największe szanse i największe nadzieje na rozwój rokował pojazd osadzony na podwoziu BMP-1. Próby były w związku z nim na tyle obiecujące, że planowano nawet osadzić na nim całą rodzinę powstających właśnie nowych dział samobieżnych. I tu stała się rzecz dziwna. Przeciwko tej decyzji zaprotestowały zakłady czelabińskie, czyli główny producent BMP-1, a przede wszystkim główny konstruktor tych zakładów, czyli Paweł Isaków. Jego zakulisowe rozgrywki doprowadziły do pojawienia się formalnej decyzji o zakazie użycia podwozia BMP-1 przy tworzeniu jakichkolwiek wariantów specjalistycznych. W związku z tym podjęto decyzję o kontynuowaniu prac w oparciu o przedłużone o jedną parę kół nośnych podwozie transportera opancerzonego MTLBU. Ten zabieg doprowadził do eliminacji wcześniejszych problemów ze statycznością. Równocześnie zwiększyła się przestrzeń w przedziale bojowym, a sam pojazd zachował pływalność. Pojazd okazał się być na tyle udany, że podwozie wprowadzono do użycia pod oznaczeniem MTLB USZ. W sierpniu 1969 roku skierowano cztery przedseryjne egzemplarze na próby terenowe. W ich wyniku wyszło, że niestety pojazd ma spory problem z wentylacją przedziału bojowego. Doszło do groźnego wypadku, w trakcie którego ładowniczy i celowniczy poważnie zatruli się dymami prochowymi. Po przezwyciężeniu wszystkich problemów konstrukcyjnych we wrześniu 1970 roku działo zostało przyjęte do uzbrojenia pod oznaczeniem 2S1 i nazwą własną Gwazdika, co po polsku oznacza Goździk. Thank you.
Goździk ma klasyczny dla działa samobieżnego układ konstrukcyjny. Z przodu znajduje się przedział silnikowy wraz z przedziałem kierowania. Cały tył zajmuje masywna wieża wraz z przedziałem bojowym. Kadłub to samonośna konstrukcja wykonana z walcowanych, spawanych płyt pancernych o grubości 7 mm. Są one odporne na ostrzał amunicją 7,62x54 z odległości od 250 metrów. A tu widzicie wylot układu wydechowego. Przednia dolna płyta goździka to arkusz stalowej blachy o grubości 15 mm nachylony pod kątem 37 stopni. Tutaj również znajduje się rozkładany ręcznie i składany ręcznie falochron używany w trakcie forsowania przeszkód wodnych. Jeżeli chodzi o układ konstrukcyjny tej części pojazdu, to składa się on niejako z dwóch części. Po prawej stronie mamy układ transmisji, za nim bezpośrednio przedział silnikowy, po lewej stronie miejsce zajmuje kierowca. Do przedziału transmisji możemy się dostać poprzez dużą jednoczęściową podnoszoną do góry klapę, a za nią mamy wlot powietrza do komory skrzyni biegów. Bezpośrednio obok wlotów uchwyt, w którym spoczywa działo w pozycji marszowej. Jeżeli chodzi o stanowisko kierowcy, to jest ono chronione również arkuszem 15 mm blachy pancernej, nachylone jednak pod kątem 40 stopni. Sam kierowca w momencie, kiedy nie ma kontaktu z przeciwnikiem, prowadzi pojazd korzystając z otwartego, jednoczęściowego włazu. Kiedy istnieje ryzyko kontaktu z przeciwnikiem, właz jest zamykany, a kierowca korzysta wtedy z dużego okna zasłoniętego hartowaną szybą. Jak widzicie, to okno wyposażone jest we własną wycieraczkę, jest również podgrzewane. Ale co ważne, w momencie, kiedy korzysta z tego okna, kierowca nie widzi zupełnie prawej strony pojazdu. Musi wtedy skorzystać z jednego z dwóch urządzeń obserwacyjnych TNPO 170. A te urządzenia mają zakres widzenia 120 stopni. Po środku, między nimi, znajduje się urządzenie obserwacyjne TKN-3B, które można wymienić w nocy na noktowizor. Jak widzicie, w sytuacji, kiedy kierowca nie miał potrzeby korzystania z peryskopów, były one osłonięte metalową ramą, tak by szkła optyki nie uległy uszkodzeniu. Po lewej stronie stanowiska kierowcy otwór wentylatora, który umożliwia dostęp świeżego powietrza do jego stanowiska. Układ jezdny goździka to 7 par kół zawieszonych na wałkach skrętnych i wahaczach. Każdy z kół jest wykonany z perforowanej blachy, puste w środku, hermetycznie zamknięte, by poprawić pływalność pojazdu. Każde z nich posiada gumowy bandaż. Pierwsza i ostatnia para kół jest amortyzowana hydraulicznie. Koło napędowe znajduje się z przodu, napinające z tyłu wozu. Goździk był pojazdem pływającym. Po niewielkim przystosowaniu mógł forsować przeszkody wodne śródlądowe, bo do desantów morskich się nie nadawał. Na czym polegało przygotowanie goździka do przeprawy? Zakładając, że pojazd przewoził komplet 40 pocisków w środku, należało z tylnego magazynu amunicyjnego usunąć 10 pocisków po to, by ciężar rozłożył się w wozie równomiernie. Dodatkowo na obu burtach goździka na wysokości kół napędowych oraz pierwszej pary kół jezdnych montowano specjalne kratownice przewożone na tylnej ścianie wieży. Również specjalne kratownice rozkładano na tylnej ścianie kadłuba. Zadaniem tych kratownic było zapewnienie efektywnego przepływu strug wody. Goździka w wodzie napędzały gąsienice. Zwróćcie uwagę na ich grzebienie. Są one zdecydowanie dłuższe niż na przykład w standardowych gąsienicach czołgowych. To właśnie te grzebienie w wodzie działały jak łopatki kół w dawnych parowych statkach bocznokołowych. Ten sposób napędu nie był zbyt efektywny. Goździk w wodzie osiągał jedynie 4,5 km na godzinę i był bardzo nieruchawy. Co więcej, jakikolwiek silniejszy prąd rzeczny mógł nawet uniemożliwić skuteczne przeprowadzenie przeprawy. Z tyłu pojazdu na tylnej płycie kadłuba widoczne dwie kratownice, o których wspominałem Wam przed chwilą, ale część główna to oczywiście duże, jednoczęściowe, otwierane na zewnątrz drzwi. Prowadzą one do tylnej komory amunicji, stanowią jeden ze sposobów na to, by do środka wozu dostali się trzej pozostali członkowie załogi, jak również tędy zasadniczo uzupełnia się zużytą amunicję. Jak widzicie, w drzwiach znajduje się specjalne jarzmo dla broni osobistej, dzięki któremu załoga ze środka może prowadzić ogień z karabinów do piechoty znajdującej się z tyłu pojazdu.
Wieża goździka wykonana jest ze spawanych walcowanych płyt pancernych o grubości 20 mm. Jest ona w pełni obrotowa, zakres jej obrotu oczywiście 360 stopni. Na tylnej ścianie widać stelaż, na którym przewożone są wspominane wcześniej kratownice montowane z przodu pojazdu w trakcie forsowania przeszkód wodnych. Po mojej lewej stronie otwierany z wnętrza pojazdu otwór, przez który ładowniczy wyrzuca zużyte łuski po ładunkach miotających. Po mojej prawej stronie otwierany do przodu jednoczęściowy właz dla celowniczego działa. Obserwuje on teren wokół działa przy użyciu prostego peryskopu obrotowego MK4. Po lewej stronie jednoczęściowo otwierany do przodu właz dowódcy. Stanowisko tego członka załogi znajduje się na wyniesionej ponad strop wieży około 20 cm obrotowej wieżyczce. Sam dowódca do obserwacji terenu wokół pojazdu wykorzystuje ten sam zestaw przyrządów co kierowca. Przed włazem wzmacniacz światła szczątkowego niezbędny do tego, by działały noktowizory pierwszej generacji. Pomiędzy włazami znajduje się wlot powietrza, osłona pancerna chroniąca wlot do wentylatora, który wymienia powietrze w przedziale bojowym. No i obok złożona, nie ukrywam, dla mnie zagadka. Wydaje mi się, że jest to czujnik wiatru, czujnik prędkości wiatru. Jeżeli jednak się mylę, to proszę o sprostowanie mnie w komentarzach. No to teraz porozmawiajmy trochę o uzbrojeniu głównym. Głównym orężem goździka jest haubica 2A31, która stanowi czołgowy wariant dobrze znanej z Armii Radzieckiej haubicy D30. Haubica ta ma kaliber 122 mm i długość lufy 35 kalibrów. Bezpośrednio nad zespołem zamka znajduje się zespół oporopowrotnika. Lufa wyposażona jest w przedmuchiwacz i zakończona jest dwukomorowym hamulcem wylotowym. Do prowadzenia ognia pośredniego wykorzystuje się panoramiczny celownik PG-2, który wysuwany jest z wnętrza pojazdu przez ten otwór. Do ognia bezpośredniego wykorzystuje się celownik OP-5-37. Armata może być podniesiona do góry pod kątem 70 stopni, opuszczona na dół pod kątem minus 3 stopni. Napęd w azymocie całej wieży wykonywany jest elektrycznie, awaryjnym napędem jest napęd ręczny. Natomiast w elewacji działo podnoszone jest i opuszczane tylko ręcznie. Za chwilę będziemy chcieli Wam pokazać silnik, więc musimy obrócić wieżę. Cała centralna część kadłuba to przedział silnikowy. Po lewej stronie kadłuba wlot powietrza do systemu chłodniczego oraz żaluzje chroniące wylot ciepłego powietrza z silnika. Cała centralna część to duże, jednoczęściowo odchylane na prawo drzwi, dzięki którym można zajrzeć bezpośrednio do silnika. Po lewej stronie tych drzwi dwa wentylatory, które doprowadzają powietrze bezpośrednio do komory silnika. No to zajrzyjmy, jak wygląda silnik. Napęd stanowi 8-cylindrowy silnik wysokoprężny JAMZ 238N o mocy 300 koni mechanicznych. Dzięki niemu goździk jest w stanie na drodze osiągnąć prędkość maksymalną do 60 km na godzinę oraz zasięg również na drodze do 500 km na godzinę. W terenie rozpędzi się za to do 32 km na godzinę. Układ przeniesienia mocy składa się z dwutłokowej przekładni głównej połączonej z silnikiem za pomocą dwutarczowego sprzęgła suchego. Przekładnia zawiera w sobie sześciobiegową skrzynię przekładniową, przekładnie boczne i planetarne mechanizmy skrętu. No a teraz przyszedł czas, żeby opowiedzieć Wam o wnętrzu pojazdu. Zaczniemy od tylnego magazynu amunicji. Znajdujemy się w tylnym magazynie amunicji. Na obu burtach widać stelaże, w których na górze montowane były, czy przechowywane były ładunki miotające, na dole pociski. Na każdym stelażu po 8 ładunków i po 8 pocisków. Istniała możliwość, aby prowadzić ogień z goździka przy użyciu amunicji, która była podawana z zewnątrz. Wtedy ładowniczy montował w drzwiach jedną poprzeczkę, druga poprzeczka była montowana zaraz za koszem wieży, i na tych poprzeczkach był taki prosty, przypominający trochę w działaniu niejako karnisz, taka prosta kołyska, która transportowała i pociski, i ładunki miotające z zewnątrz bezpośrednio do przedziału bojowego. Amunicja była dostarczana z zewnątrz przez pomocników ładowniczego, którzy te pociski i ładunki miotające z ciężarówek dostarczali bezpośrednio do wozu i tą kołyską do przedziału bojowego.
Znajdujemy się aktualnie na stanowisku ładowniczego. Zwróćcie uwagę, że ładowniczy jest otoczony stelażami, w których montowane były na górze ładunki miotające, na dole pociski do haubicy. Gdy one tutaj wszystkie by były, ilość miejsca zdecydowanie mniejsza niż... No byłoby to tutaj po prostu ciasno. I manewrowanie czy ładunkami miotającymi, czy pociskami w tej przestrzeni na pewno nie należało do najprostszych. Sam ładowniczy dysponuje prostym elektromechanicznym podajnikiem z napędem łańcuchowym. Umieszcza nabój na kołysce, a potem łańcuch, kołyska przesuwa się w stronę zamka działa, a łańcuch wprowadza pocisk do komory nabojowej. Generalnie rzecz biorąc, sam mechanizm ładujący jest na stałe zamontowany do kołyski działa. Dzięki temu jest możliwe ładowanie tego działa w każdym zakresie kątów podniesienia. Sprzyjają temu również wysokie ścianki tej kołyski, dzięki czemu pocisk się nie ześlizguje, kiedy armata jest wysoko uniesiona do góry. Najtrudniejsze, wydaje mi się, dla ładowniczego było załadowanie pocisku w momencie, kiedy haubica była przygotowana do ognia na wprost. Bo wtedy należało ten 21-kilowy pocisk. Ja tutaj teraz, moi drodzy, się z nim trochę pogimnastykuję. Unieść na wysokość ramion. I następnie włożyć do rzeczonej kołyski, nie przytrzaskując sobie przy okazji palców. Oczywiście przed włożeniem pocisku do kołyski ładowniczy ustawiał zapalnik na pożądaną wartość. Maksymalny zasięg prowadzenia ognia przez haubicę 2A31 klasycznymi pociskami wynosił 15 200 metrów. W latach 80. opracowano amunicję, która posiadała dodatkowy napęd rakietowy. Wtedy zasięg ognia wzrastał do 22 000 metrów, ale pogarszała się celność prowadzenia ognia. Szybkostrzelność goździka w momencie, kiedy prowadził ogień albo bezpośredni, albo do celów, które się nie przemieszczały, były niejako celami stałymi, wynosiła od 4 do 6 strzałów na minutę. W momencie, kiedy goździk miał strzelać do różnych celów, tak, kiedy należało zmienić czy to azymut, czy elewację działa, to wtedy szybkostrzelność spadała do ilości 1,5, może 2 strzałów na minutę. W sumie goździk przewozi 40 pocisków. W standardowym zestawie to 35 burzących i 5 kumulacyjnych. Możliwe jest także użycie amunicji wojennej produkcji, wytwarzanej dla haubic M30 wzór 1937. Produkowano kilka typów amunicji specjalnej, np. szrapnele z ładunkiem strzałego o kącie rozlotu 24 stopnie, pociski oświetlające czy dymne. Z arsenału broni masowego rażenia do dyspozycji były pociski chemiczne. Znajdujemy się na stanowisku działonowego. Jak już wspominaliśmy, działonowy miał do dyspozycji dwa celowniki. Pierwszy do prowadzenia ognia pośredniego, panoramiczny PG-2 o stałym powiększeniu 3,7, który był wysuwany z wnętrza pojazdu na górę, po podniesieniu specjalnej klapy znajdującej się w wieży. Drugi do ognia bezpośredniego PO537 o stałym powiększeniu 5,5. Wieża obracana elektrycznie, w sytuacji awaryjnej można było ją obracać ręcznie. Tak? Samo działo w elewacji podnoszone było tylko i wyłącznie ręcznie przez działonowego. I również na rączce tego pokrętła znajdował się elektryczny spust umożliwiający odpalenie działa. Drugi spust znajdował się bezpośrednio na bloku zamka. Za moimi plecami panel kontrolny działonowego. To dzięki niemu otrzymuje on informacje o stanie wozu, które mają wpływ na prowadzenie ognia z haubicy. To informacje w stylu, czy na przykład przedni włas jest otwarty, czy tylne drzwi są otwarte oraz czy instalacja elektryczna jest gotowa do działania. Bezpośrednio za działonowym znajduje się stanowisko dowódcy. W walce był on odpowiedzialny za łączność radiową odbywającą się za pomocą stacji R123M. Równocześnie przekazywał strzelcowi informacje o położeniu celu i wyznaczał cele za pomocą własnych instrumentów obserwacyjnych. Był również odpowiedzialny za wykonanie niezbędnych obliczeń do prowadzenia ostrzału na współrzędnych mapy, jeżeli pojazd był używany niezależnie od sieci dowodzenia baterią. Dane do strzału goździk zasadniczo otrzymywał z zewnątrz, od radarów rozpoznania artylerii SNAR-10 czy wozów rozpoznania artylerii PRP-3.
2S1M1 to rosyjska zmodernizowana wersja z systemem kierowania ogniem 1W168-1 oraz systemem nawigacyjnym GLONASS. 2S8 Astra to projekt samobieżnego moździerza kalibru 120 mm osadzonego na fabrycznym podwoziu goździka. Opracowany został w 1969 roku, jednak nie wyszedł poza stadium projektu. 2S15 Norow to opracowane od 1976 roku działo przeciwpancerne kalibru 100 mm osadzone na podwoziu goździka. Miało ono mieć możliwość pracy w trybie automatycznym przy wykorzystaniu systemu radarowego 1A32. Projekt zaliczył jednak spore opóźnienia i w 1985 roku został zamknięty w związku z wejściem do służby czołgów odpornych na ogień z armaty 100 mm. Stworzono trzy prototypy. 9P139 Grad 1 to oparta na podwoziu goździka wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet niekierowanych kalibru 122 mm. Miała być przeznaczona do współpracy z jednostkami pancernymi. Niewielka seria weszła do uzbrojenia w 1976 roku, jednak masowej produkcji nie uruchomiono. 2S17 Nona SW to odtworzony od 1977 roku prototyp samobieżnego moździerza wykorzystującego uzbrojenie z systemu 2S9 Nona. Umieszczone było w wieży i na podwoziu goździka. Wóz miał być przeznaczony dla wojsk lądowych, sam pojazd nie wyszedł poza stadium prototypu. UR-77 Meteoryt to budowany od 1977 roku pojazd, którego podstawowym zadaniem jest wykonywanie przejść w polach minowych przy pomocy ładunków wydłużonych. W miejscu oryginalnej wieży zamontowano nową konstrukcję skrywającą wyposażenie saperskie pojazdu. 2S1M to polski wariant modernizacyjny produkowany od 1988 roku z przeznaczeniem dla piechoty morskiej. W wozie w tylnej części kadłuba zamontowano dwa śrubowe pędniki, z których każdy był napędzany silnikiem hydraulicznym. Wzrost masy zrekompensowano montażem na burtach czterech burtowych pływaków wykonanych z pianki poliuretanowej. Powstało najprawdopodobniej jedynie 12 sztuk tego pojazdu. 2S1T to polski wariant modernizacyjny wyposażony w zintegrowany zestaw kierowania ogniem Topaz oparty na cyfrowej platformie łączności FONET. Jest to kompletny system, który służy nie tylko do kierowania ogniem, ale także do wsparcia szerokiego spektrum działań podejmowanych przez jednostkę. Od rozpoznania celu, wykonania obliczeń balistycznych, oceny skutków ognia i wprowadzenia niezbędnych poprawek, wymiany danych pomiędzy poszczególnymi elementami, planowania wsparcia logistycznego po ocenę sytuacji taktycznej. System był sukcesywnie wprowadzany do służby od 2002 roku, a proces modernizacji zakontraktowanych baterii zakończono w 2011 roku. Do tej pory zmodernizowano 13 dywizjonów wyposażonych w goździki. Raat 1 to irański pojazd wykorzystujący oryginalną wieżę goździka osadzoną na podwoziu lokalnego transportera opancerzonego Borak. Z sukcesem przetestowany w 1996 roku i wprowadzony do służby. Liczba wyprodukowanych i używanych egzemplarzy nie jest znana. Model 89 to rumuńska modernizacja, w ramach której wieżę goździka ze standardowym uzbrojeniem umieszczono na podwoziu rumuńskiego bojowego wozu piechoty MLI-84. Jako silnik zamontowano lokalną wysokoprężną jednostkę 1240 V8 DTS o mocy 360 koni mechanicznych. Ich produkcję rozpoczęto w 1989 roku i wytworzono w sumie 42 pojazdy. 2S34 Hosta to opracowany w 2003 roku wariant wyposażony w moździerz automatyczny 2A81 kalibru 120 mm oraz system kierowania ogniem 1W168-1-1. Na wieży zamontowano KM kalibru 7,62 mm oraz wyrzutnię granatów dymnych. Pojazd wykorzystuje rosyjski system nawigacji satelitarnej GLONASS, a do uzbrojenia armii rosyjskiej wszedł w 2008 roku. Goździk APG to doświadczalny autonomiczny pojazd o napędzie hybrydowym, opracowany i przepadany w Polsce w latach 2008-2011. Pojazd mógł przemieszczać się albo sterowany bezpośrednio przed kierowcę, albo z zewnątrz przy pomocy pulpitu lub samodzielnie po zadanej wcześniej trasie z możliwością jej zmiany przez operatora. Oba silniki dawały moc na poziomie 456 koni mechanicznych w trybie pracy ciągłej. Wóz otrzymał półaktywne zawieszenie z elementami o zmiennej charakterystyce tłumienia. Pojazd pozostał tylko demonstratorem technologii. Na Ukrainie zaprezentowany został w 2015 roku zmodernizowany wariant 2S1, który wszedł rok później do wyposażenia Sił Zbrojnych Ukrainy. W wyniku modernizacji zamontowano na pojeździe ukraiński system nawigacji satelitarnej, szwedzki silnik wysokoprężny firmy Volvo oraz nowe wyposażenie elektryczne i łącznościowe.
W 2017 roku prywatny koncern Ukraine Mash zaprezentował bojowy wóz piechoty opracowany na podwoziu goździka. Otrzymał on nazwę Kevlar E. Przedział bojowy pojazdu podniesiono dla większego komfortu sześcioosobowego desantu. Na samym wozie posadowiono wieżę KBA-105 Szkwał uzbrojoną w armatę automatyczną 30 mm, sprzężony z nią KM-762 mm oraz granatnik automatyczny 30 mm. Na boku wieży umieszczono dwie wyrzutnie pocisków przeciwpancernych barier. Pojazd ma wzmocnione opancerzenie oraz rozważano możliwość zastosowania nowego silnika. Wóz nie wyszedł poza fazę prototypu. W 2019 roku Myanmar pozyskała od Ukrainy licencję na produkcję podwozia do 2S1. Wkrótce zaprezentowano to podwozie z zamontowaną na nim chińską wieżą pochodzącą z wozu wsparcia ogniowego WMA-301, której uzbrojenie stanowi armata 105 mm. Brak innych informacji o tym pojeździe. W 2020 roku serbski przemysł zaprezentował własną modernizację 2S1. Pojazd wyposażono w nowoczesny system kierowania ogniem, dzięki któremu jest możliwe porażenie jednego celu kilkoma pociskami spadającymi równocześnie. Dzięki użyciu nowej amunicji o 38% wzrósł zasięg prowadzenia ognia oraz wzrosła szybkostrzelność. Na wieży zamontowano stanowisko strzeleckie wyposażone w KM kalibru 12,7 mm. W oparciu o elementy konstrukcyjne goździka powstał również bułgarski bojowy wóz piechoty BMP-23 oraz polskie lekkie podwozie gąsienicowe stanowiące nośnik dla systemów dowodzenia. Goździk w Związku Radzieckim był produkowany od 1971 roku do 1991 przez zakłady motoryzacyjne w Jarosławiu. Od 1979 rozpoczęła się produkcja licencyjna w Bułgarii. A od 1984 kolejnym producentem licencyjnym była Huta w Stalowej Woli. W Armii Radzieckiej w goździki najczęściej wyposażone były organiczne dywizjony artylerii, pułków czołgów i piechoty zmechanizowanej, wyposażonej w wozy rodziny BMP. Do dziś stanowią wyposażenie części dywizjonów w wojskach lądowych, jak i w piechocie morskiej. W Polsce pierwsze goździki pojawiły się w służbie w 1974 roku i było to 12 sztuk zakupione bezpośrednio w Związku Radzieckim i wraz z nimi zakupiono również licencję. Zgodnie z założeniami produkcja haubicy 2S1 miała rozpocząć się w 1978 roku. Niestety jednak, kiedy Huta Stalowa Wola była już praktycznie gotowa do podjęcia produkcji, wojsko anulowało zamówienie. Powodem tej decyzji była katastrofalna sytuacja gospodarcza w kraju i całkowite załamanie się finansów publicznych. Produkcję rozpoczęto ostatecznie w 1984 roku, co rozpoczęło proces nasycania jednostek artylerii samobieżnymi systemami. W Wojsku Polskim goździki występowały zarówno na poziomie pułku, jak i wchodziły w skład artylerii dywizyjnej. W szczytowym momencie w służbie było 534 dział tego typu. Aktualnie w 2021 roku goździki stanowią wyposażenie 9 dywizjonów artylerii, po 24 lufy każdy, co oznacza etatowo 216 goździków. Wszystkie funkcjonują w dywizjonach artylerii, brygad zmechanizowanych i pancernych. Pozostałych 11 sztuk stanowi zapewne wyposażenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Spośród wszystkich wyprodukowanych w Polsce goździków jedynie 73 trafiły na eksport, a konkretnie do Związku Radzieckiego jako rozliczenie licencji. Bułgaria całość swojej produkcji kierowała na potrzeby Armii Radzieckiej. Jednak działa produkowane w bułgarskich zakładach wykazywały zdecydowanie niższą jakość wykonania niż te produkowane w Związku Radzieckim. Debiut bojowy goździki przeszły w trakcie radzieckiej interwencji w Afganistanie, gdzie dotarły w 1980 roku i również od razu dały się poznać z dobrej strony, chociaż wykorzystywane były nie do końca zgodnie z założeniami. W trakcie operacji, której celem było zajęcie baz Khaki Safet i Singar, wykorzystywane były jako działa szturmowe. Poruszały się tuż za grupami piechoty, przemieszczając się wzdłuż grzbietów i wierzchołków gór. W miarę postępów wykryte przez piechotę punkty oporu były niszczone przez bezpośredni ostrzał z dział, co znacznie zmniejszyło straty bojowe nacierających pododdziałów. Goździki z powodzeniem były wykorzystywane w obronie stacjonarnych placówek i posterunków z racji swojej mobilności, możliwości ostrzału w promieniu 360 stopni oraz stosunkowo dużemu zasięgowi prowadzenia ognia. Używane były w wojnie Irak-Iran oraz przez wszystkie strony wojny domowej w Jugosławii. W 1991 roku w trakcie pierwszej wojny w Zatoce zaliczyły totalny blamasz w starciu z siłami koalicji. Jednak jako jego powód przytacza się najczęściej użycie przestarzałych systemów dowodzenia i łączności, nie przystających nawet do ówcześnie stosowanych w Rosji. Użyte w Czeczenii we wszystkich fazach konfliktu, zarówno do ognia pośredniego, jak i do bezpośredniego wsparcia piechoty.
W wojnie domowej w Syrii używane masowo przez wojska rządowe, bo w 2010 roku Syria posiadała ich około 300 sztuk i nadal stanowią ich podstawowy samobieżny środek ogniowy. Analitycy szacują, że do 2020 roku siły rządowe straciły przynajmniej 54 goździki, z czego przynajmniej kilkanaście sztuk wpadło w ręce rebeliantów. Tak wysokie straty zdają się sugerować, że pojazdów używano w walkach miejskich do bezpośredniego wsparcia piechoty, co musiało często kończyć się dla nich tragicznie ze względu na ich słabą osłonę pancerną. Dla porównania, w tym samym okresie stracono jedynie 5 spośród około 100 posiadanych haubic 2S3 Akacja. Goździki nadal aktywnie uczestniczą w walkach, używane są przez obie strony, przy czym zasoby rządowe są niewątpliwie uzupełniane z rosyjskich magazynów. Działa 2S1, używane są przez obie strony konfliktu w trakcie wojny domowej w Libii. Goździki z powodzeniem były wykorzystywane w wojnie na Ukrainie, stanowiąc wyposażenie obu stron konfliktu. Przez separatystów były używane jako klasyczna artyleria, a także do bezpośredniego wsparcia piechoty. Przez siły rządowe czasem jako broń przeciwpancerna. Mimo tego, że pociski nie były w stanie przebijać pancerzy, to jednak sama siła uderzenia mogła doprowadzić do zerwania wieży czołgu czy ogłuszenia załogi. Oczywiście ten sposób użycia musiał przełożyć się na wysokie straty własne. Używany przez obie strony w wojnie Armenii z Azerbejdżanem w 2020 roku. Źródła rosyjskie informują o zniszczeniu 19 armeńskich dział samobieżnych. Część z nich na pewno stanowiły goździki. Niewątpliwie większą skuteczność w tym konflikcie wykazała artyleria azerska, o czym zdecydowało masowe zastosowanie nowoczesnych środków rozpoznania w postaci dronów oraz elementów sieciocentrycznego dowodzenia i łączności. W momencie wejścia do służby goździk niewątpliwie był najnowocześniejszą haubicą samobieżną w swojej klasie. Porównując go z konkurentami natowskimi, czyli samobieżnymi haubicami kalibru 105 mm, on był najlżejszy spośród nich i równocześnie dysponował największą siłą ognia. Jako jedyny pojazd tej klasy był w stanie forsować przeszkody wodne po niewielkim przygotowaniu, co miało niebagatelne znaczenie w kontekście wsparcia artyleryjskiego dla czołówek oddziałów piechoty zmechanizowanej, które prowadziłyby hipotetyczny atak na państwa NATO. Jako niewątpliwą wadę goździka należy wskazać ciasnotę przedziału bojowego. Do zalet również nie należała na pewno przestarzała amunicja, bo nowa pojawiła się dopiero pod koniec lat 80. oraz fakt, że przez cały czas istnienia Związku Radzieckiego pojazd nie został zmodernizowany i wyposażony w urządzenia umożliwiające prowadzenie walki w nocy. Równocześnie żadna modernizacja nie doprowadziła do zmiany systemu przesyłania danych do strzału. Odbywało się to tylko drogą radiową, co ewidentnie zmniejszało skuteczność bojową poszczególnych działań. I to tyle, co mieliśmy Wam do opowiedzenia o goździku. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, wstawcie łapkę do góry. Jeżeli w czymś się pomyliliśmy, prosimy o korektę w komentarzach. A na zakończenie jeszcze jedno zdanie, jeden argument, który będzie za tym, by odwiedzić Muzeum w Witoszowie Dolnym. Bo moi drodzy, tuż właściwie za moimi plecami, na linii drzew, jakieś 500 metrów od muzeum, znajduje się radzieckie stanowisko dowodzenia Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Tam, w tym kompleksie fortyfikacyjnym, który miało znaczenie najprawdopodobniej RK-12, możecie znaleźć do dziś istniejący kompleks schronów będących właśnie rzeczonymi stanowiskami dowodzenia. Serdecznie zapraszam.